Cześć wszystkim, z tej strony znowu Jimmy i dzisiaj przedstawię Wam ostatnią wersję pudełkową The Hunter, czyli The Hunter 2014, która zawiera 6-miesięczne konto premium oraz bok grawerowany F3, którego jeszcze nie ma w sklepach. Pudełko różni się od poprzednich tym, że ma nowy design, ponieważ w ubiegłym roku weszło nowe logo The Hunter, umiało to, że tak powiem, symbolizować odbudowę The Hunter jako odświeżenie ich wizerunku, kiedy wprowadzali tryb multiplayer. Pudełko również zawiera informacje, że jest dostępny już tryb gry wieloosobowej oraz że gra jest dozwolona, może nie dozwolona, preferowana dla osób, które ukończyły 16 lat oraz że może wystąpić przemoc. Pudełko samo w sobie jest jak każde inne. W środku niestety jest wielkie rozczarowanie, spodziewałem się naprawdę czegoś innego, jak to do tej pory było najdroższe pudełko, które kupiłem. No i zawiedli mnie. Jest tylko kartka z kodem i jakaś karteczka znowu z reklamą SimuWorld, tak jak widzieliście we wszystkich innych pudełkach, więc naprawdę szału nie ma. Oczywiście kodu wam nie pokażę, dlatego tak to tymi kartkami majtam, ale powiem tak. Jak zwykle podstawowe informacje, czyli jak się zarejestrować, jak grać, gdzie macie problem, jak macie napisać, czyli nic potrzebnego. Myślę, że tego się naprawdę nie opłaca kupować póki co. Trzeba poczekać na wersję 2015 i wtedy to stanieje. Ale samo w sobie, tak jak mówiłem już we wszystkich innych filmach, opłaca się bardziej niż kupienie konta na stronie. Poza wszystkim, oczywiście przepraszam was, że tak długo nie nagrywałem, ale nałożyło mi się kilka wyjazdów i nie było mnie przy komputerze w ogóle, więc teraz myślę, że się to zmieni i chciałbym wam od razu na początku zaproponować kolejną serię z bardzo fajnej gry łowieckiej, którą niedawno kupiłem i myślę, że wam się spodoba. Jeżeli chcecie, będę nagrywał playthrough, czyli po kolei przechodzenie wszystkich poziomów. Mam nadzieję, że to będzie dość ciekawe. A jaka to gra? Zobaczcie zaraz na trailerze, który się wyświetli na końcu filmu. Czyli na teraz to wszystko. Dzięki i do zobaczenia gdzieś w wirtualnym lesie. Welcome to Big Game Country. It's a hunter's paradise. No roads, no people, no place like it. One chance, one perfect shot. Beautiful country, isn't it?